Na cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu, Trójcy Świętej Jedynemu, na pożytek nas zbawienny, czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na piątą niedzielę po Wielkanocy lekcję wziętą z listu świętego Jakuba Apostoła. Najmilsi, bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli kto słucha słowa, a nie wypełnia go, podobnym będzie do człowieka przypatrującego się naturalnemu swemu obliczu w zwierciadle, gdyż przypatrzył się sobie i odszedł, a niebawem zapomniał, jaki był. Kto zaś wniknął we wzniosłe prawo wolności i wytrwał w nim, stał się nie tylko zapomniającym słuchaczem, ale wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony dla czynu swego. A jeśli kto mniema, że jest pobożny, nie powściągając języka swego, lecz złodząc serce swoje, tego pobożność próżna jest. Czystą i nieskalaną pobożnością wobec Boga i Ojca jest nawiedzanie sierot i wdów w utrapieniach ich i strzeżenie samego siebie od smazy tego świata. Ewangelia zapisaną u świętego Ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim, zaprawdę powiadam wam, jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam. Dotychczas o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. To wam mówiłem w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach mówić wam będę, ale jawnie o Ojcu oznajmię wam. W on dzień w imię moje prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami, sam bowiem Ojciec miłuje was, boście we mnie umiłowali i uwierzyliście, że od Boga wyszedłem. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam Ojca świat i idę do Ojca. Rzekli mu uczniowie Jego, oto teraz jawnie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, żeby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Tyle słów Bożych na dzisiejszą uroczystość w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I bardzo was proszę o właściwy duch Maryjny w tym momencie. I myślę, że powinniśmy korzystać z tej ogromnej pomocy, którą Matka Najświętsza chce nam dać w każdej chwili. Matka Boża nieustannej pomocy. I z tego powodu między innymi wydaliśmy Milicja Immaculate, Rycerstwo Niepokalane, szczególnie koło krakowskie, wydał bardzo piękny folder Nabożeństwo o Czechstrowasz Mario. Jest to bardzo proste, arcykrótkie nabożeństwo, które według właściwie w historii Kościoła i według świadectw niezliczonych ludzi ponosi ogromne duchowe owoce. Dzisiaj mamy bardzo dużo trudności na temat zachowania czystości. Z tego powodu, że po pierwsze mamy rany grzechu pierworodnego w sobie, ten ogień namiętności jest u nas wszystkich, ale właściwie zamiast go stłumić, to wszystko, co jest na świecie, jest jakby paliwo, aby ten ogień rozniecać i prowadzić do pożaru. I w tym momencie nastąpią bardzo dużo grzechów śmiertelnych. I drodzy wierni, akurat przez te przeklętne, wybaczcie to słowo, przez to przeklętną właściwie zwyczaj nieustannych kwarantan, gdzie zamyka się człowieku, bo człowiek w swoim domu, a tak naprawdę w swoim komputerze albo w swojej komórce, od której
człowiek dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek się zależni, uzależni i wtedy po prostu właściwie to nastąpi z tego powodu jeszcze większy upadek, większe zagrożenie. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek jest potrzebne, abyśmy uciekali się do Matki Najświętszej i z tego powodu bardzo was proszę, naprawdę bardzo, abyście sami po prostu przeczytali na własną motywację ten folder, który jest właściwie w kąciku EMI, tuż przy wyjściu, albo jakikolwiek inny folder. I ten folder proszę dać właściwie znajomym, zwłaszcza katolickiej młodzieży, nawet nie będąc związani z tradycją, aby oni po prostu też uciekali się do Matki Bożej i przyjmowali to bardzo krótkie, bardzo owocne i bardzo pożyteczne nabożeństwo. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, w przeddzień, można powiedzieć, Jego wniebowstąpienia, Pan Jezus Chrystus przez Kościół Święty daje nam ogromnie ważne pouczenie na temat modlitwy. Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, jeśli o co prosić będziecie Ojca, w imię moje dawam. Proście, aby otrzymacie. Moi drodzy, musimy zdać sobie sprawę po pierwsze, że my jesteśmy bardzo ułomni. Od siebie tak naprawdę nic dobrego nie wychodzi. Nawet jeśli człowiek ma charakter szlachetny, jeśli ma dobrą wolę, ma dobrą chęć, to przecież nasze już wspomniane rany grzechu pierworodnego spowodują ogromne osłabienie człowieka. Bunt wewnętrzny, lenistwo, burzenie wszystkich po prostu wartości z góry nogami, namiętności bez końca, a przede wszystkim bezgraniczne samolubstwo, pycha. I z tego powodu człowiek, jeśli zabiera się, właściwie zamierza coś dobrego robić, to każdy z nas widzi, jak krótkotrwało jest, jak krótkie nogi to ma, jak bardzo szybko przestaniemy dobrze uczynić i wręcz odwrotnie upadamy. I z tego powodu jest konieczne, abyśmy wiedzieli, że zostaniemy sami ze sobą, na przykład w prowadzeniu życia rodzinnego, w wykonaniu naszych obowiązków stanu. Nic nam nie wychodzi. Jeśli już nie same grzechy, to przede wszystkim niedobre wykonanie. Nic wielkiego, nic dobrego. Natomiast jeśli człowiek, zdając sobie sprawę, ucieka się do tego, który daje naszemu życiu światło, łaskę, siłę, moc, pocieszenie, to wszystko się zmienia diametralnie. Wtedy człowiek, który wcześniej nie był w stanie wytrwale wykonać obowiązku stanu, z pomocą łaski Bożej będzie w stanie. Jeśli człowiek właściwie ma słabsze problemy, aby na przykład pokonać jedną wadę, jeden grzech, jeden nawyk zły, to wtedy dostanie tą właściwą siłę. I wtedy właściwie, kiedy o to prosi, to po pierwsze zdaje sobie sprawę, że ode mnie tego nie ma. Więc odchodzi ta pycha, to samo ludzko, to lubstwo, to popisanie siebie, że ja coś tam potrafię. Ta pokorna modlitwa, ta pokorna prośba prowadzi nas w prawdę. I prawda to jest ta pokora, to uznanie, że wszystko od Ciebie mam. Tak jak małe dziecko, wtedy żyje w prawdzie, jeśli staje sobie sprawę, że od Ciebie nic nie ma. Dlatego prosi rodziców o wszystko, co potrzebne jest. I w ten sposób musimy prosić naszego najlepszego Ojca w niebie o to wszystko, co potrzebujemy. A Pan Jezus Chrystus mówi, proście, a otrzymacie. Więc musimy też nie tylko mieć teoretyczną wiedzę, jaka jest modlitwa, ale musimy konkretnie prosić. I prosić cały czas. I stąd właściwie mamy, jak mówi Pan Jezus Chrystus na innym miejscu, mamy modlić się cały czas. Ta prośba to jest właściwie najczęściej w ciągu dnia, jakieś krótkie westchnienie. Westchnienie do Pana Boga. Nie musi po prostu człowiek powiedzieć, proszę Panie Jezu, przypomnij sobie, jakby Pan Jezus Chrystus miałby słabą pamięć i nie wiedział, co potrzebujemy. Ta prośba wobec Pana Jezusa Chrystusa zawiera się po prostu w jakim wzroku bagalnym. Patrzmy po prostu właściwie z miłością w oczy Matki Najświętszej, w oczy właściwie Pana Jezusa Chrystusa albo w serce Pana Jezusa Chrystusa
I w tym momencie właściwie nasze potrzeby włożymy od Niego. O Panie, widzisz, przecież widzisz moją nędzę, widzisz mój problem, widzisz moją troskę, widzisz moje tarapaty. I nic muszę mu po prostu tłumaczyć. Bardzo dużo ludzi robi taki błąd, że myślą, że Panu Bogu muszą przypomniać każdy detal tego, co potrzebują i w jakiejś intencji chcą modlić się. Jakby Bóg, Pan Bóg nie o wiele lepiej o tym wiedział. Oczywiście dobrze formułować swoje intencje od czasu do czasu, ale to raczej dla nas samych niż dla Pana Boga. Pan Bóg o tym wie. Natomiast najważniejsze to jest ten wzrok ufny do Pana Jezusa Chrystusa, do Matki Najświętszej. Ten wzrok, który właściwie zawiera całe moje oddanie, całe moje oczekiwanie, a też całe moje zaufanie. Bo bez tego zaufania modlitwa nie jest dobra. Jeśli wątpię, że Pan Bóg może mi pomóc, jeśli wątpię, że Pan Bóg chce mi pomóc, to wtedy nie jestem katolikiem. Wtedy właściwie nastąpi tak naprawdę taki odwrót, taki bardzo straszny po prostu przekręt w moim sercu. Uznając Boga, wtedy nie uznaję Go, bo Bóg jest Bogiem i Bóg jest wszechmogący i wszechmogący wszystko może. Więc nie może być, że w moim przypadku Bóg nie może. A Pan Bóg jest miłością. Jeśli powiedziesz, Pan Jezus nie chciałby mi pomóc w drodze zbawienia, to jest jeszcze gorzej. Więc musimy po prostu tą prawdę mieć. Bóg jest wszechmogący, Bóg jest miłością i Bóg mnie kocha i chce mi pomóc. Z tą pewnością pójdę do Pana Boga z moimi prośbami. A jeszcze coś bardzo ważne jest do dodania. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział: prosić Ojca w imię moje, to dawam. I dodaje Pan Jezus Chrystus, jeśli dotychczas o nic nie prosiliście w imię moje. W imię moje prosić. Dlatego Kościół właściwie to zastosuje we wszystkich swoich modlitwach, kiedy słyszycie od początku mszy świętej do końca przez Pana Jezusa Chrystusa, przez Chrystusa Pana naszego prosimy Ojca. Wracamy się do Trójcy Przenajświętszej. Zawsze przez Chrystusa. W imię Chrystusa. I dlatego każdą modlitwę zaczynamy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale, moi drodzy, to jeszcze dużo więcej znaczy. Nie tylko wyrazić po prostu teraz przez Chrystusa chcemy dokonać tą modlitwę, czyli włożymy nasze skromne prośby w serce Chrystusa, a On, Pan Jezus Chrystus, wnosi ich do Ojca. Taki jest właściwy tryb. Ale co to dokładnie znaczy? Włożyć w serce Chrystusa. I tu jest po prostu istotne. Ja nie mogę po prostu w imię Chrystusa modlić się i prosić Pana Boga, jeśli mam problem z Chrystusem. Ja nie mogę w imię Chrystusa cokolwiek wykonać, jeśli jestem odwrócony od Niego. W imię Chrystusa znaczy wtedy, w miarę jak jestem zjednoczony z Chrystusem, wtedy robię wszystko w imię. Zjednoczenie woli, zjednoczenie serc powoduje, że ja mogę mówić w imię kogoś innego, ponieważ jesteśmy jedno. I tak na przykład, jeśli mamy rodzinę, jeśli zgoda jest małżonków, to oczywiście współmałżonek może w imię całej rodziny, w imię swojego współmałżonka, który być może jest nieobecny w tej sprawie, może po prostu wyrazić wolę rodziny. Ale nie może tak być, jeśli ja mówię, na przykład żona mówi w imię swojego małżonka, imię mojego małżonka, ja tej faktury nie płacę. Małżonek wraca do domu i mówi, co ty powiedziałeś? Ja chcę tą fakturę płacić. Widzisz, tu nie ma zgody. Więc nie możesz wtedy w imię twojego małżonka wyrazić się. Krótko mówiąc, w tej sprawie jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, prosić w imię Chrystusa. Imię Chrystusa znaczy, mamy naprawdę starać się być jedno z Nim. Jedno z Nim znaczy
idem vele, idem nole, jak mówi święty Tomasz z Akwinu, na tym polega to zjednoczenie. Zjednoczenie dwóch nie nastąpi po prostu przez jakieś gesty, patetyczne wyrazy, jakieś pieśni i tak dalej, ale przez to, że ja chcę, co on chce, on to ja, i czego on nie chce, też ja nie chcę. Konkretnie mówiąc, wiemy tak bardzo, co Pan Jezus Chrystus chce. Wiemy bardzo dobrze, czego Pan Jezus Chrystus nie chce. I widzicie, w tym momencie stawiamy sobie sprawę, że wcale nie tak łatwo modlić się w imię Chrystusa. To nie wystarczy tego właściwie powtarzać przez Chrystusa Pana naszego i w ten sposób sprawa jest zrobiona. Nie, musimy się starać zawsze po prostu wykonać Jego wolę. Musimy zawsze usuwać to, czego Jemu nie podoba się. Więc są to stopnie. Co Jemu podoba się, to oczywiście nasze grzechy. To jest nasze ułomności, nasze odejście do Pana Boga. I przede wszystkim nasza niewierność i nasze lenistwo i nasz materializm i nasze właściwe wypełnienie naszej głowy po prostu z rzeczami, które są przeciw Bogu. Konkretnie mówiąc, w miarę jak staram się żyć z Chrystusem i od rana do wieczora postaram się podobać się Jezusowi. Pytam, Panie Jezu, czego chcesz ode mnie? Czy to jest zgodne z Twoją wolą? Jeśli tutaj już o to proszę, już o to pytam, to natychmiast nastąpi jasność. To od razu widzę, w tym momencie ja tego filmu nie mogę oglądać. Z tymi ludźmi nie mogę rozmawiać. Do tego miejsca nie mogę iść. Tej książki nie mogę czytać. Te po prostu właściwe strony internetowe nie mogę dotykać. Człowiek to natychmiast wie. Z tego powodu właściwie musimy najpierw i zawsze postarać się coraz bardziej być zjednoczony z Chrystusem. A zjednoczony z Chrystusem nie znaczy tylko wyłącznie postarać się nie robić rzeczy, które nie podobają się, zasmucają go. To jeszcze o wiele więcej. Zjednoczenie z Chrystusem to jest ta miłość. I dlatego Chrystus Pan trochę później mówi, on dzień w imię moje prosić pierzędzie, a nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami, sam bowiem Ojciec miłuje was, boście we mnie umiłowali i uwierzyliście, że od Boga wyszedłem. Boście we mnie umiłowali. Mówić, prosić w imię Pana Jezusa Chrystusa bez tej miłości to jest jakieś nieporozumienie. Boście we mnie umiłowali. To jest przecież największe przykazanie Boże. Będziesz miłować Pana Boga swego ze wszystkich sił, z całego serca i tak dalej. Umiłować Chrystusa to właściwie to. Imię Chrystusa prosić, to wtedy, jeśli mam Go przed oczyma, jeśli myślę o Nim. Człowiek, który myśli o Chrystusie, który często bywa myślami u Chrystusa, który często podnosi swój wzrok, na przykład do krucyfiksu, do obrazu Chrystusa w swoim domu, który jeszcze dodatkowo często postara się odwiedzić Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, uczestniczyć we Mszy Świętej, ten przez te wszystkie gesty, te wszystkie czynności pokazuje, że chce być z Chrystusem. I w miarę jak jest z Nim, jest zjednoczony z Nim. I wtedy, jeśli prosi, prosi w imię Chrystusa. I moi drodzy, zobaczcie teraz modlitwa świętych. Modlitwa świętych. Jak ta malutka Jacynta z Fatimy na przykład, właściwie, która prosiła o nawrócenie biednych grzeszników, Matkę Najświętszą, bo Matka Najświętsza o to prosiła, abyśmy modlili. Ona wyjednała po prostu właściwie Panu Bogu miliony dusz. Ta malutka dzieweczka. Patrzymy na skuteczność modlitwy świętego Maksymiliana, świętej Tereski Ocieszonka Jezus i praktycznie wszystkich. To są takie jemi, to są takie giganci, które przez ich modlitwę po prostu ruszyli niebo i spowodowali niesamowite, wielkie dobro na ziemi. Z tego powodu, moi drodzy, weźmy ten przykład. Jak święty Maksymilian, wracając do niego jako młody chłopak, ten mundek właściwie wyjednał sobie łaskę, aby po prostu radzić swoim niestety paskudnym charakterem, który ciągle się kłócił i tak dalej.
Przez modlitwę? Przez to, że chciał podobać się Matce Najświętszej i Panu Jezusowi i wciąż stara się, i wciąż odnowił to. I tu jest ostatni wątek, który chciałbym wam powiedzieć. Modlić się nie będziemy tylko raz i od razu oczekujemy odpowiedzi. Tak, pościa będzie wam dane, to jest pewien. Natomiast my robimy jakiś błąd. Myślimy, że jeśli Pan Jezus Chrystus opowiedział, pościa będzie tam dane tu i natychmiast. Ale tego Pan Jezus nie powiedział. Pan Jezus Chrystus nam daje to, o co prosimy, jeśli jest to właściwie w imię Chrystusa, zjednoczone z Chrystusem. Jeśli jest zjednoczone z Chrystusem, to, moi drodzy, nie będziemy prosić czegokolwiek, co byłoby przeciw Bogu. Nie będziemy prosić o jakiś przekręt, o jakąś złą rzecz. To nie byłoby zjednoczenie z Chrystusem, wręcz odwrotnie. Ale wracając do tego, o to prosić będziemy po prostu wytrwale. Pamiętajmy o nawróceniu świętego Augustyna. Właściwie Pan Jezus obiecał świętej Monicy, proszę, a będzie ci dane. Twój syn będzie się nawrócić, ale trzeba było 18 lat trudzić się nieustanną prośbą. Pan Bóg wie, kiedy jest najlepiej, aby wysłuchać jakąś modlitwę. Dlatego musimy ufać. Kiedy chcesz, jak chcesz, w jaki sposób chcesz, przez jakie okoliczności chcesz, to Twoja sprawa, Panie Jezu, Matko Najświętsza. Ja wiem, że mnie wysłuchasz i z tego powodu, jeśli teraz wytrwale modlę się, to na pewno będzie Ci dane. Więc, moi drodzy, jeszcze w tym miesiącu maj zastosujmy to do naszego nabożeństwa mariowego. Ponieważ Pan Jezus Chrystus najchętniej wysłucha nasze modlitwy, jeśli prosimy przez Marię. Albo prosimy Marię, aby wstawiała się u Chrystusa. A z drugiej strony Matka Najświętsza najlepiej uczy nas, jak zjednoczyć z Chrystusem, a jak modlić się poprawnie, czyli w imię Jego. Nikt bardziej, lepiej, doskonale modlił się jak ona. A ona chciała właściwie tą łaskę prawdziwej, właściwej modlitwy nam przekazać. I wtedy, moi drodzy, na pewno zostaniemy te łaski, które tak bardzo potrzebujemy. Od tego, moi drodzy, zależy nasze zbawienie. Z tego powodu, jak święty Alfons Ligori bardzo wyraźnie powiedział, jeśli kto, ten, który się modli w ten sposób, jak tłumaczyliśmy, ten się zbawi. Ten, który nie się modli, będzie potępione. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.